tym zadaniu musimy ustalić, która z tych czterech prostych A, B, C czy D jest prostopadła do prostej L o zadanym następującym równaniu. Żeby to zrobić, na początku będziemy musieli przekształcić równanie prostej L do postaci kierunkowej, czyli do postaci Y równa się AX plus B. Ja na początku przepiszę to równanie prostej L tak jak jest napisane, tak jak jest podane w treści zadania. 4X minus 5Y plus 6 równa się 0. Co robimy na początku? Na początku przenosimy wszystkie wyrażenia nie z Y na prawą stronę, żeby po lewej stronie zostało tylko to wyrażenie, w tym przypadku minus 5Y, a po prawej stronie będziemy mieli minus 4X i jeszcze minus 6. Teraz, żeby po lewej stronie został nam sam Y, to musimy podzielić to równanie stronami przez minus 5. No i w wyniku tego, zgodnie z oczekiwaniami, po lewej stronie zostaje po prostu Y, a po prawej stronie mamy minus 4x podzielić na minus 5, to dwa minusy dają plus i będzie 4 przez 5, czyli 4 piąte x. No i dalej jeszcze mamy minus 6 podzielić na minus 5, podobnie dwa minusy dają plus, czyli będziemy mieli plus 6 piątych. Teraz z tej postaci kierunkowej, prostej L, możemy odczytać współczynnik kierunkowy, który jest równy 4 piąte. Jest to współczynnik stojący przy x. Żeby prosta, jakaś prosta, była prostopadła do prostej o takim równaniu, to jej współczynnik kierunkowy musi być jednocześnie przeciwieństwem i odwrotnością tego współczynnika kierunkowego 4 piąte. Czyli zróbmy sobie najpierw z tego współczynnika odwrotność, czyli zamiast 4 piątych będziemy mieli 5 czwartych i jeszcze teraz musimy wziąć przeciwieństwo tej liczby, czyli zmienić, krótko mówiąc, znak, czyli stawiamy tutaj minus. No i taki współczynnik kierunkowy będzie miała prostopadła do tej naszej prostej L, czyli ona będzie miała wówczas równanie Y równa się ten współczynnik kierunkowy teraz minus 5 czwartych razy X plus jeszcze jakaś zupełnie dowolna liczba, tu może być cokolwiek, tak jak w podanych odpowiedziach podali po prostu tutaj literkę B, pod którą można wstawić dowolną liczbę rzeczywistą. Czyli krótko mówiąc, odpowiedzią do tego zadania jest D.